Halo, z tej strony Pedro, a w tym materiale będę się przygotowywał do nowej aktualizacji w PC Simulator X, która będzie dzisiaj o godzinie 18:00. A dodatkowo pokażę wam wszystkie leaky, czyli wszystko to, co wiemy na temat nowej aktualizacji, dlatego usiądźcie sobie wygodnie. Dzisiaj standardowe do wygrania będziecie mieli 5 B-gemów, tylko to byście oglądać odcinek do samego końca. A już na samym jego starcie możecie stawić subskrypcję i łapkę w górę, będę wam za to naprawdę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. No to lecimy, plan na ten odcinek jest jasny i treściwy. Mianowicie muszę sobie zarobić jak najwięcej gemów. Do tego będę oczywiście sprzedawał swoje ekskluzywy, które mam w ekwipunku. Muszę poenchantować te właśnie oto dark matery, albo je po prostu sprzedam na enchant Carton Coins 5. No i za zarobione gemy postaram się oczywiście zakupić jak najwięcej huge, które będą miały enchant Super Teamwork. No i jak widzicie, aktualnie mam 3 miliardy 646 milionów waluty i chciałbym mieć je jak najwięcej, dlatego też na pewno troszeczkę waluty tutaj po farmie. No i jestem ciekawy, jak mi pójdzie i mam nadzieję, że wy też tego jesteście ciekawi. Widzowie, dzisiaj o godzinie 17:30 będziemy mieli live'a, na którym będę rozdawał za darmo Robuxy, huge pety oraz gemy. A dodatkowo będziemy ogrywali najnowszą aktualizację w Pet Simulator, gdzie właśnie pojawi się maszyna do robienia huge petów, dlatego zachęcam bardzo serdecznie do wbicia. Link macie w opisie, startujemy o godzinie 17:30, a wy już teraz możecie zostawić powiadomienie, łapkę w górę, napisać coś na czacie i wziąć udział w ankiecie. No i lecę dalej z odcinkiem. Okej, widzowie, udało mi się znaleźć kupca na te zwierzaki, a mianowicie zrobię z tego Mystery Bank, no i oczywiście sprzedam mu to troszeczkę taniej, no i jeszcze troszeczkę petów podrzucę i tutaj wojan chce to kupić. Jak widzicie, za 30 miliardów gemów, jak liczyłem sobie przez Cosmic Values, pety, które standardowo chciałem mu dać, to jest około 38B, czyli już jest 8B na plus, ale jeszcze mu coś podrzucam, tak żeby było około 12B na plus, może 13, bo dla widza można to zrobić. Więc wrzucam mu oczywiście wszystkie te moje ekskluzywy, wszystkie te pety, albo w sumie te pety hardcore też mu mogę podrzucać, no wiadomo, że one nie są jakoś mega dużo warte, no ale zawsze co. Wrzućmy mu też takiego sekreta, na pewno mu się miło zrobi. Wrzućmy też mu dwa takie dark matery, jednego takiego i jednego takiego, albo takie dwa. No i wiadomo, że te wszystkie ekskluzywy, o których mówiłem, żeby tutaj mu je właśnie wrzucić, dlatego wrzucałem mu je chwileczkę. No i wszystkie ekskluzywy i wszystkie pety oczywiście, które chciałem mu dać, no to mu chyba dałem. Daję mu jeszcze takiego 938T, bo w sumie czemu by nie, i jeszcze dwa BGM-u. No i tak się prezentuje to wszystko, co sprzedałem za 30 BGM-ów. Teraz wystarczy, że go zaproszę. No i Wojan 559, jak widzicie, zostaje invitowany do mojego banku, no i w tym momencie może już sobie to zobaczyć, no i mam nadzieję, że będzie zadowolony. Nawet nie mam pojęcia, jaką wartość może mieć ten Shiny Rainbow Exclusive, ze względu na to, że to jest naprawdę coś rzadkiego i tutaj serio ta wartość może być ponad 10B, a ja ją liczyłem chyba 5. No niestety, widzowie, jednak przez bank to nie przejdzie, ponieważ aktualnie banki są niestety w Pet Simulator X wyłączone, no tego nikt się nie spodziewał. Więc ja wyjmuję oczywiście te wszystkie pety, no i po prostu wrzucę mu je w trade'zie. No i cyk, 2B oczywiście wyjęte, teraz robimy trade do Wojana. No i okej, widzowie, jak widzicie, jest tutaj to oto przekazanie, proszę bardzo, te peciki właśnie poleciały, mam nadzieję, że dałem wszystko, na pewno dałem w sobie wszystko, nawet peta jeszcze więcej, więc 30 BGM-ów zarobione, a raczej w sobie 28, ze względu na to, że jeszcze 2 BGM-ów dałem. No i jak widzicie, jestem już po trade'zie, mam 40 BGM-ów i teraz potrzebuję jak najwięcej pęczów z enchantem Carton Coins 4 albo 5. Aktualnie mam ich 21, czyli w sumie kilka znowu mógłbym sprzedać za pety. No ale na razie nie chcę tego robić, na razie chcę właśnie te swoje oto zwierzaki tutaj pęczantować na Carton Coinsy. Te wszystkie zwierzaki z tego ekwipunku na razie mogę pousuwać, o właśnie te, ponieważ mi są niepotrzebne. Te 6 petów będę musiał deenchantować i sobie już one niech tutaj leżą. Ponieważ mam w planie, widzowie, sobie zrobić team, gdzie będzie naprawdę 22 pety. Oczywiście tutaj mówię o petach założonych, gdzie mniej więcej 5-6 z tych zwierzaków będą to huge z enchantem Super Teamwork, a reszta to właśnie będą pety z końcami kartu. Liczę, że za te 40 BGM-ów uda mi się po prostu kupić 4 huge z enchantem Super Teamwork, dlatego ja lecę to robić. W międzyczasie, kiedy będę tego oczywiście szukał, no to ja będę farmił te coiny. Jak widzicie, aktualnie dostaję 2 miliony około zatika, więc nie ma tragedii, ponieważ mam naprawdę mega słabego coin multa. No ale moim wymogiem było znalezienie serwera, gdzie tak naprawdę będzie serwer razy 3 coins i serwer razy 3 damage, bo jak widzicie, no ja nie mam jakichś mega mocnych boostów aktualnie. Dodatkowo dodałem tych wszystkich ludzi do znajomych, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy. Dobra, tutaj jak widzicie, ktoś ma fulla, no ale jak będziemy tak dodawali, to może ktoś mi jeszcze przyjmie dla większego coin multa, no. No i tak 2 miliony na tika, no to nie ma jakiejś mega dużej tragedii. Ja sobie tak oczywiście wyfarmię troszeczkę coinów, no i lecę szukać dalej, ale naprawdę bardzo mało osób ma te huge kaleroki z Super Teamworkiem. Jednak mała zmiana planów, ponieważ farmimy na skrzynce razy 100 coins. Tylko pamiętajcie, że to razy 100 zawsze działa tak, że po prostu dopiero jak zniszczycie tą skrzynkę, to dostaniecie 100 razy więcej coinów. Bo jak widzicie, na tiku po prostu nie dostaje razy 100, tylko taką normalną wartość, a coin multam na razie tylko i wyłącznie 1.8. Jak widzicie, po moich coinach tak naprawdę udało mi się rozwalić skrzynkę, która miała razy
razy 100 coinów, no i po prostu mam 113B kaski. Wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy mi na aktualizację, żeby od razu wejść, kupić sobie wszystko, no i dzięki temu być po prostu przed innymi. Pamiętajcie, żeby być na minutę przed rozpoczęciem aktualizacji, ze względu na to dostaniecie za darmo tego właśnie oto gifcika, co za tym idzie po prostu będzie ich, nie będzie ich jakoś mega dużo, no i co za tym idzie będą te ceny troszeczkę większe. No a może komuś z was uda się wydropić tak naprawdę huge, a to już w ogóle będziecie zarobieni, więc wbijajcie minutę przed aktualizacją. No i dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie gifty skrzynkowe, naprawdę mi się one teraz przydadzą. Jeżeli chodzi o te huge helleroki, które chciałem z enchantem super teamwork, to jest je naprawdę mega ciężko dostać, ale może na dzisiejszym live uda mi się to zrobić. Mam nadzieję, że uda się to zrobić, a dodatkowo ja już się czuję przez te coiny i przez to, ile mam aktualnie boostów, ponieważ dla mnie to jest naprawdę sporo boostów, mogę się czuć przygotowany do update'u. No oczywiście będę sobie siedział na tej skrzynce, ponieważ jeszcze mam troszeczkę boostów, więc je powykorzystuję, no ale naprawdę się czuję okej. A jeżeli nie kupię sobie huge helleroków właśnie za te gemy, no to zainwestuję to w nowe PT mityczne albo legendarne po prostu z merchantu, kupię je sobie z merchantu i potem będę sprzedawał. No i zarobek z tego będzie też bardzo, ale to bardzo dobry. No dobra widzowie, no to teraz przydałyby się liki, co zostanie wprowadzone i co tak naprawdę zostanie zmienione w nowej aktualizacji. No to teraz możemy lecieć z likami, ponieważ już wiemy, jak w 100% będzie działała ta nowa maszyna do robienia huge i jest tego jeszcze więcej. No to zaczynamy. Zacznę od samego początku, a mianowicie tak będzie prezentowała się maszyna do robienia huge petów. Zobaczcie, jest ona naprawdę bardzo, ale to bardzo ładna i tutaj chyba gdzieś stoi na jakimś początku. No oczywiście mówię tutaj po tym borderze, no nie? Ale możemy przejść sobie oczywiście dalej, no i zobaczcie, jak będzie wyglądało konwertowanie na huge. Każdy ekskluzyw ma przyporządkowane do siebie jakieś punkty, dzięki czemu będziemy mogli z nich robić po prostu huge. 50 takich punktów, czyli oczywiście 50 podzielić na 3, to jest zdajmy na to 17 takich ekskluzywów i możemy to zrobić huge'a za 800 robuxów, albo możemy wrzucić 75 punktów i zrobić to za 300 robuxów, albo możemy wrzucić 100 punktów i wtedy mieć huge'a totalnie za darmo. No i pewnie w tym momencie pomyślicie, że jest to naprawdę super inicjatywa, ze względu na to, że każdy teraz za darmo będzie mógł mieć swoje huge'e. No to ja wam powiem, jest to oczywiście bardzo fajna inicjatywa, ale z drugiej strony nie jest ona też zbyt za ciekawa. No bo przejdźmy sobie widzowie dalej, mianowicie jeżeli to już zrobimy, tak skonwerujemy, no to jakiego huge'a dostaniemy? No i właśnie tutaj pojawia się haczyk, ponieważ jak przejdziemy sobie dalej, to mamy właśnie jajko Huge Machine Egg 1. I właśnie za przerobienie tego typu rzeczy będziemy widzowie dostawali standardowo takie oto jajeczko. No i z tego jajka, jak widzicie, mamy 100% szans na to, że wyleci nam po prostu jakiś huge, tylko jest to tylko i wyłącznie te 5 huge'y. Więc gwarantuję wam, że te huge'y naprawdę będą mega, ale to mega tanie. Ale co za tym idzie, właśnie osoby, które nigdy nie miały huge'a, będą miały teraz naprawdę ogromną szansę na zdobycie jego. Więc jeżeli ktoś chce mieć pełno tanich huge, no to to jest właśnie update idealny dla niego, ze względu na to, że tych huge naprawdę będzie ogromnie cała ilość. Na Preston na tym standardowo zarabia bardzo dużo robuxu. Mamy też tutaj takiego huge peacocka. No i jak możecie zaobserwować, tutaj mamy ikonkę prezentu. Czyżbyśmy mieli kolejnego huge'a za wykonywanie zwykłych tych najprostszych i odbieranie prezentów? To by było naprawdę niesamowite. Wiecie, to by było coś jak w stylu huge cupcake. No a ten peacock wygląda naprawdę bardzo ładnie. I tutaj mamy pomarańczowego gifta, czyli może z każdego gifta będziemy go mogli dostać? Wydaje mi się, że tak, bo inaczej tutaj by nie było tej ikonki. Tutaj mamy kolejnego huge'a nowego w tej aktualizacji, mianowicie huge party Axonotla, który będzie nam wylatywał oczywiście z tego gifcika, którego będziemy dostawali minutę przed wejściem na aktualizację. Tutaj mamy ikonki tych wszystkich petów właśnie z tego nowego gifta. Tutaj mamy wygląd tych petów z tego gifta, taką się prezentuje oczywiście 3 pety. No i mamy wygląd samego gifta. A tutaj mamy jeszcze pokazane te wszystkie nowe huge'e, które będziemy mogli wydropić właśnie za przerabianie ich z ekskluzywu. No ten Angeles wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie. Szkoda, że szansa na niego to jest tylko i wyłącznie 0,5%. No ale wygląda to niesamowicie. Więc jak widzicie, nie będzie to jakoś mega duża aktualizacja, ale na pewno bardzo dużo namiesza, jeżeli chodzi o ekonomię w Pet Simulator X. Więc widzowie, jeżeli chcecie naprawdę bardzo dużo zarobić na tym update'cie, no to kupcie sobie teraz jak najwięcej ekskluzywów, ponieważ potem te ekskluzywy, jak pewnie sami dobrze wiecie, będziecie mogli sobie przerabiać na huge. A inni mogą o tym nie wiedzieć, dlatego będą je sprzedawali naprawdę bardzo, ale to bardzo tanio. Może będę chodził po Trading Plazach i to skupywał. No i bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie gifty, które chwilę temu odebrałem. Teraz te ekskluzywy mogą być jeszcze naprawdę bardzo, ale to bardzo tanie, a potem sobie porobicie z nich huge pety, a dodatkowo potem te huge na samym początku będą drogie. Więc polecam wam teraz kupować wszystkie ekskluzywy, jakie znajdziecie, oczywiście te tańsze ekskluzywy, i potem je przerobić na huge pety, no i sprzedać te huge pety. Dzięki temu będziecie mogli naprawdę bardzo dużo zarobić. Prawdopodobnie sam tak zacznę robić i sam zaraz lecę skupować wszystkie ekskluzywy, jakie tylko spotkam, oczywiście te w miarę tanie.
fajnie, no nie? No a dzisiaj na live o godzinie 17:30 na 100% będziemy używali tej maszyny, dlatego wbijajcie oczywiście, link macie w opisie. A żeby za darmo wygrać 5 back gemów, musicie stawić subskrypcję z dzwoneczkiem w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo live oraz wasz nick z Robloxa. Losowanie będzie za około 3 dni, a komuś te gemy po prostu wrzucę przez skrzynkę. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, siemano, yo, pa, pa.